Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowy sprzęt, który mam, ale to za chwilę. Najpierw pokażę Wam kartę graficzną. Już Wam pokazuję, to jest karta graficzna od tego urządzenia. O, przypatrzcie się dobrze. Teraz będziecie wiedzieli, co to jest. Dostałem to wczoraj od innego kolesia z roboty. Bo jak on twierdzi, ja się nie znam na komputerach i tak dalej, to ja się pytam, a pastę na grafice wymieniałeś? A po co to wymieniać? No bo 10 lat to może być, bo na YouTube tak gadali kiedyś i ja tak to robię i tak dalej. Patrzcie, ta pasta jest tak kurwa sucha, że ja musiałem użyć siły, żeby oderwać rdzeń, znaczy, o Jezu, sorry bardzo, żeby oderwać chłodzenie od procesora graficznego. Musiałem użyć kurwa siły i widać, że to jakiś debil, widzicie, na starą pastę najebał nową. Nawet nie ścierał tego, tylko po prostu napierdolił nową pastę i pierdolnął to wszystko na i skręcił. Dobra, to karta graficzna to już chuj, już jest tam doczyszczona, mi więcej jeszcze tylko się rdzeniem zajmę. Teraz to będzie perełka. Patrzcie, co to kurwa jest, bo normalnie nie dowierzam. Intel Core 2 Duo. No, tam certyfikat Windows XP, ale tu XP-ka nie będzie. HP Compact, czyli kurwa komputer serwerowy. Albo jeżeli się mylę, to niech ktoś napisze w komentarzach pod filmem. Komentarze będą włączone. Mamy stację DVD i tak dalej. Przechodzimy dalej. Tak wygląda w środku. Mamy tutaj 2 giga RAM-u, tylko jeszcze nie dopatrzyłem się jakiego typu, czy DDR3, czy 2. Więc to jest mniejsza. Tak wygląda. Mamy tu nawet spory wentylator wyciągowy. Oczywiście 4-pinowy PWM. Baterii z BIOS-u nie ma, bo ją wczoraj wyjebałem, bo sprawdziłem ją miernikiem, to nawet jak żadnego napięcia nie było. Gość mówił, że 3 lata temu to tam Fallouta 3 jeszcze pociągnęło, a no potem pierdolnąłem to do piwnicy, no i tak zostało, bo ja się na tym nie znam, ale dysk zabrałem, bo ci nie będzie potrzebny, w sumie był czysty, ale mi się bardziej przyda. Ja mówię do niego, a na chuj ci dysk talerzowy 3,5 cala, skoro ty masz laptopa? Kupię sobie reduktor i zapodobę pod laptopa. Dobra. Tylko pomyślałem, ciekawe czy wiesz, że musisz mieć zasilacz 12 pod tentem. No i mamy tutaj standardowe wyposażenie, stacja dyskietek 3,5 cala, stacja DVD, zasilacz o takich parametrach. Pewnie też go rozbiorę i po prostu wyczyszczę i złożę ten pierdolnik do kupy. Wentylator procesora jest nawet niezły. A zobaczcie, ja pierdolę. On mówił, że on go nie czyścił, bo jak powiedział, bo ja się na tym nie znam. I nie umiałbym tego złożyć, jakbym tego złożył. Dobra, mniejsza już nawet o to. Nie mówię, że gość jest jakiś ten, ale jest naprawdę zacofany. Jeżeli chodzi o komputeryzację. On jak go dostał, to tak go używał. A jak powiedział, jak potem Windows mu siadł, to potem już tego nie używał. Pierdolnął to w piwnicy i leżał. Na szczęście wszystkie kondensatory, zobaczcie, są całe. Sekcja zasilania w ogóle jest cała. Wszystko jest ogólnie całe. Więc pozostaje mi kupić baterię BIOS-u, wymienić ją na nówkę sztukę, wejść do BIOS-u, skonfigurować BIOS. I w teorii, bo to mówię w teorii to powinno wystartować. O. Nie wiem, coś cholernie capi z tego komputera. On ogólnie działa. To może być spowodowane kurzem. PC2, czyli DDR2! Nie, to zaraz będzie Linux 64-bitowy, bo ja mam DDR2, nawet ze 24 kości. Po 2 giga. Kupiłem na Allegro, kiedyś sprzedawał koleś jakiś. No to nie, no, fajna kostka, 1 giga, wczoraj ją doczyściłem.
Ale i tak jeszcze wodą żubrową ją przepierdolę, tak samo wszystkie styki, bo przecieram żubrówką, kurwa, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście, jak zwykle, chipset też będzie wyczyszczony, jak wy to nazywacie mostek północny. Teraz ściągnę ten radiator, wymyję to wodą i kurwa pastę świeżą nałożę. Do czego ja to wykorzystam? Do programu Boeing. Obliczanie ku nauce. Bo do grania to się nie nadaje. Ogólnie do przeglądania internetu to można to spokojnie wykorzystać, ale ja tam mam o wiele lepsze sprzęty do przeglądania internetu niż taki serwer. No. Więc takie fajne coś. No, ale tu mamy dalsze karty rozszerzeń, które jest jeszcze... O, tam mamy moduł TPM. Czyli Windows 11 już tu może chodzić. Windows 11 może iść. TPM? Będzie można moduł podpiąć? Windows 11. Ciekawe, czy by na tym ruszył. W sumie, jakby go dopierdolić w jakieś 8 giga RAM-u, może by ruszyło jakoś tam. DDR 2, ja DDR 2 tutaj mam od cholery, więc to ładnie będzie chodzić. A co jest najlepsze? Linux nie wymaga nie wiadomo jakiej konfiguracji pamięci, więc to będzie ładnie chodzić. Ale to już mamy podzespoły Intela, więc to będzie ładnie śmigać. A jak wiem dobrze, to Linux lubi połączenie z Intelem. Bo Intel wspiera ten Linuxa. No i dobra, i to chciałem wam pokazać. Mniej więcej wygląda to tak. Żeby odblokować kartę graficzną, trzeba tu śledzie odciągnąć. No i po prostu wyciągnąć. No jak kartę graficzną widzieliście, to teraz najlepsze. Dysk systemowy, jaki to będzie zastosowany, to GoodRAM. Generacji drugiej. Tu jest ogólnie Linux 32-bitowy, ale tu zainstaluję po prostu Linuxa 64-bitowego, albo zrobię lepiej, zainstaluję Zorina, Linux Zorin Core i to wersję 64-bitową, ale będzie zapierdalać. Dobra, to by było na tyle i dalszy rozwój sytuacyjny będę na bieżąco na YouTubie przedstawiał. O, tak to się mniej więcej prezentuje, fajnie i tak dalej. Dobra, to miłego.